Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry panie przewodniczący, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W Sejmie dzisiaj ruszają prace nad komisją weryfikacyjną do spraw rosyjskich wpływów w polskiej energetyce. Czy potrzebujemy, czy Polska potrzebuje takiej komisji? O rosyjskich wpływach w polskiej polityce i energetyce warto zawsze rozmawiać. Platforma chciała komisji śledczej, która też miałaby się tą sprawą, jak rozumiem, zająć. Natomiast PiS stworzył takiego potwora prawnego, który ma być narzędziem do polowania na Donalda Tuska, bo tworzy ciało, które nie jest komisją śledczą, nie jest ciałem sejmowym, tylko coś na kształt komisji weryfikacyjnej i przyznaje taką kompetencję, że ona będzie mogła polityków, urzędników, dziennikarzy również pozbawiać praw publicznych, czyli wchodzi w kompetencje sądów po prostu. Więc wygląda to tak, PiS zapewni sobie większość, przewodniczącego komisji wedle projektu ustawy wyznacza premier i oni przegłosują, że pan lub ja, bądź Donald Tusk, nie ma praw publicznych, tak? Nie w wyniku procesu sądowego, bo to jest naturalne, tak zawsze było, tylko po prostu większością głosów. Więc uważam, że sąd będzie mógł taką decyzję komisji weryfikacyjnej, ale też będzie się można odwołać. Ale no, będzie się można odwołać, to będzie trwało. Chodzi tutaj o pewną zasadę. Co będzie, jeżeli przed wyborami co do kogoś komisja tak stwierdzi? Więc ja uważam, że PiS, który no, miał 7 lat na to, żeby przeprowadzić dowolną liczbę postępowań śledztw w sprawie domniemanych rosyjskich wpływów na opozycję, obecną opozycję. Nie zrobił nic, niczego nie wskazał i teraz próbuje, gdy notowania się jego pogarszają, szukać takiej metody, która no, miałaby zaszkodzić i bezpośrednio uderzyć Donalda Tuska. Nie kryją tego politycy PiSu. Czytałem to uzasadnienie jest podszyte nadzieją, że będzie łatwo można stwierdzić, ktoś się spotkał z Ławrowem, ministrem Ławrowem, to znaczy, że ulega wpływom rosyjskim, głosujemy, ciach, nie ma praw publicznych. Przecież tak nie może być. Ale panie przewodniczący, naprawdę pan w to wierzy, że to będzie tak szafowanie tym właśnie instrumentem, połowa Platformy straci prawa publiczne? Ale ja słyszę, co mówią politycy PiSu. Politycy PiSu od rana do wieczora nazywają nas niemiecką partią. Mówi to Morawiecki, mówi to Błaszczak, mówi to Kaczyński, mówi to Ziobro i jego ludzie. Poziom nienawiści kreowanej przez te osoby w polityce, którzy nas no, jakby obrzucają. Jestem takim samym Polakiem jak Morawiecki, tak samo polskim patriotą i polskim politykiem. Więc ci ludzie są zdolni do wszystkiego i oni zrobią wszystko w tej komisji. Ja nie wierzę w żadną uczciwość tych ludzi, ani jakiś umiar w tym wszystkim. Więc budują sobie narzędzie, żeby móc dowolną osobę wykluczyć z życia publicznego. Jak mówię, podkreślam, także dziennikarzy uznają, że pan redaktor nie dość potępił tutaj coś i to działało na korzyść Rosji i ktoś uzna, jak w takim sądzie kapturowym, no, że w takim razie pan nie może mieć praw publicznych. Jakoś tego nie czuję, panie przewodniczący, że aż tak daleko to wszystko. Ale to jest zapisane w tym projekcie, proszę zobaczyć. Ja rozumiem, że danie komuś możliwości zrobienia czegoś, to jeszcze jest daleka droga do ci ludzie, korzystania potem na prawo i lewo z tej możliwości, bez jakiegoś sensownego. Czy pan uważa, że jestem w niemieckiej partii na przykład? Nie, panie przewodniczący. No właśnie, a to mówi prezes Rady Ministrów, to mówi wiceprezes Rady Ministrów i cały tabun wiceministrów tak mówi. Ale miał więc teraz tych ludzi trzeba się bać. Obraźliwe słowa pod adresem polityków Prawa i Sprawiedliwości, jakie politycy poformułowali, to też długa by była lista i do końca tego programu nie wiem, czy bym się wyrobił, żebym o wszystkim tym powiedział, bo to była masa też bardzo obraźliwych, bardzo ostrych słów. Debata jest zbyt ostra. Bardziej uzasadnionych, często zupełnie nie. Debata jest zbyt ostra w Polsce, zgoda, natomiast waga słów, które wypowiada premier czy wicepremier jest zupełnie inna. Ja byłem ministrem obrony, też wicepremierem przez rok. Nigdy bym sobie nie pozwolił na to, żeby partię opozycyjną ale nazwać się obcą partią. Nie, ale są w pana obozie politycznym takie osoby, które sobie też na bardzo wiele pozwalały. Nie mówię, że pan przewodniczący, bo to prawda, absolutnie takich cytatów Tomasza Siemoniaka bym nie znalazł. Panie przewodniczący, to trochę tak, no pozostając w temacie tej energetyki i relacji z Rosją, ale trochę z dalszej perspektywy na to wszystko patrząc. Pamięta pan pewnie taki słynny wywiad Marcina Kura w Gazecie Wyborczej ze słowami byliśmy głupi. On mówił wtedy o początku lat 90. i o neoliberalnej polityce, że no, była błędem po prostu. Niewidzenie tych, którzy tracą na przemianach było błędem. I chciałem zapytać o waszą politykę wobec Rosji te sprzed 15 lat. Czy jednak, panie przewodniczący, tam wielu błędów nie było co do zasady. Ten reset, który był faktem, on był.
jeżeli chodzi o relacje z Rosją. Czy on nie był błędem? Po prostu uwzględniając wiedzę z dzisiaj, zupełnie inną niż tę w 2007 roku, jaką mieliście, czy polityka Platformy wobec Rosji nie była błędna? Mówimy, jeśli używamy słowa reset, to mówimy o polityce całego Zachodu, Stanów Zjednoczonych. To Stany Zjednoczone ogłosiły reset. Barack Obama. Nikt w Polsce tego resetu, nikt z polskich polityków, także rządząca Platforma, nie ogłaszała. Ja mogę powiedzieć... Barack Obama to 2008 rok, przypomnę, i ten reset amerykański miał miejsce chwilę później, a Donald Tusk, jego expose to już 2007 rok i wtedy mówił o układaniu sobie relacji z Rosją taką, jaka ona jest. Ale to mówili wszyscy politycy, można znaleźć, co mówił prezydent Duda tam kilka lat temu. Osobami. Nie, ja mogę powiedzieć jakby za siebie też, bo to pewnie wszyscy tutaj znajdą najróżniejsze cytaty. Gdy zostałem ministrem obrony w 2011, dla mnie, dla ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polski, kwestia Rosji, zagrożenia rosyjskiego była zawsze na pierwszym planie. I w NATO nie znajdowaliśmy tutaj zrozumienia, bo w NATO uważano Afganistan, to są problemy, Rosja, przesadzacie. Po Gruzji to też... Tak, ale tak, ale ja mówię o faktach, tak? Mówię o tym, jak partnerzy na Zachodzie podchodzili do Rosji. Ale czy w swoje piersi, czy raczej te platformy, pan przewodniczący, też mógłby się uderzyć i powiedzieć, że polityka rządu PO-PSL od 2007 roku w stosunku do Rosji była błędna. Ale no, czy dużo jej dzisiaj elementów jest łatwo było... mówić, tak? Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński miał jechać na rocznicę zwycięstwa w 2010 roku. Jarosław Kaczyński mówił do przyjaciół Rosjan. Premier Tusk, inni politycy się spotykali z rosyjskimi politykami. Ja nie widzę niczego złego w tym, że polska polityka od 90 roku starała się układać jakoś relacje z Rosją, no, po to, żeby zmniejszać zagrożenie. To znaczy, że te relacje miały być poprawione od 2007 roku. Bo były złe i Amerykanie i cały Zachód uznali, że potrzeba jakiegoś nowego otwarcia. I dla nas, bo my mówimy dziś o resecie, ale było inne słowo w amerykańskiej polityce dla nas groźne. Pivot, to znaczy, że Stany się zwracają w stronę Pacyfiku, Azji, Chin i tam widzą zagrożenie, bo Rosja nie jest problemem. I myśmy uparcie przez cały czas, można znaleźć dowody na to, podnosili kwestię: Amerykanie, nie wychodźcie z Europy, niech NATO dalej istnieje. Putin przywraca imperialną retorykę, za chwilę przywróci imperialną politykę. No, z tym wychodzeniem i wchodzeniem Stanów to też Donald Tusk, jeżeli chodzi o tarczę antyrakietową, to mówił, że ona dla Polski niesie wiele zagrożeń i też to jest taki mit, nie widział tylko to jest pozytywnych mit, efektów. Mówił, że chociażby Władimirowi się nie spodoba. Umowa o tarczy została podpisana w latach 2008-2012 o tarczy w Redzikowie. Ona za moment będzie gotowa, niestety z opóźnieniami. I to jest tarcza, która chroni terytorium Polski i dużej części Europy. Jest elementem natowskiego przedsięwzięcia. A to, że Stany Zjednoczone zmieniły zdanie, bo się zmienił prezydent, no, ostatecznie, i inną tarczę tworzą, my działaliśmy, Donald Tusk działał w interesie Polski, bo chciał, żeby ta tarcza chroniła też Polskę. I na tym ostatecznie stanęło. To, że Stany Zjednoczone zmieniły swoją koncepcję z rozmaitych powodów politycznych, technologicznych, finansowych, to już jest inna sprawa. To kończąc ten wątek, panie przewodniczący, żeby jeszcze o innych sprawach porozmawiać. Polityka Platformy wobec Rosji. Były tam błędy, czy nie? No na pewno, na pewno. Popełniliście dużo błędów, czy nie? Ja myślę, że nie, że... Nie były to błędy takie, które mogły korygować całą politykę, znaczy politykę Zachodu, która była przychylna wobec Rosji przez bardzo długi czas. Ja pamiętam jeszcze, że NATO ćwiczyło w 2012 z wojskami rosyjskimi, że różne państwa wspierały rozbudowę rosyjskich sił zbrojnych. Ja mówię tutaj za siebie, uważam i też za premiera Tuska, bo wiele razy o tym rozmawialiśmy w czasach rządowych. Nie mieliśmy żadnych złudzeń, że Rosja będzie prowadziła i prowadzi agresywną politykę. I jest pytanie zawsze o środki. A można być tym, który ostrzega i organizuje Zachód. Proszę zobaczyć Partnerstwo Wschodnie i cała polityka Radka Sikorskiego, żeby takie państwa jak Ukraina, Armenia, inne państwa z obszaru poradzieckiego, tak to nieładnie nazwę, przybliżały się no do Zachodu. Przecież to wszystko było wsparcie dla Ukrainy w roku 2014. Tak? Więc jakby patrzmy na fakty, na pewne procesy polityczne, a nie to, że ktoś coś kiedyś powiedział, czy uprzejmie się zachował wobec... To są polityczne fakty, różne słowa szefów rządów, to też
który ma swoją wagę. Ja powiem tak, ja uważam, że po 90 roku żaden rząd nie prowadził prorosyjskiej polityki. Krytykowany za różne rzeczy Lech Wałęsa wyprowadził wojska rosyjskie w 93 roku z Polski. Weszliśmy do NATO, weszliśmy do Unii Europejskiej. To są fakty, tak? Więc i Rosja od 30 lat próbuje na różne sposoby mieszać w Polsce. Ma tutaj pewnie jakieś swoje zaplecze do ale tego. Ale nie dość skutecznie, natomiast, jak rozumiem to. Tak, natomiast kolejne rządy, liczy się pewien proces, liczy się to, co polska polityka robi i ta polska polityka, nie wiem, prezydent Lech Kaczyński wspierał Gruzję, następne rządy wspierały i wspierają Ukrainę i to się liczy tak naprawdę. Panie przewodniczący, czy Platforma może poprzeć zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym, które miałyby wyjść naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej, jeżeli doprowadzi to do odblokowania? Tak, tego? Oczywiście, że tak. Trzeba oczywiście rozmawiać też o szczegółach, tak? Jest to projekt PSL-u? Tak, oczywiście, bo tutaj nie chodzi tylko o to, żeby zadowolić Unię Europejską, ale po prostu o praworządność w Polsce. No dzisiaj mamy sytuację, gdzie nawet premier Morawiecki w wywiadzie bardzo ostro mówi o sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. No tak, znaczy to i, tylko że ja też chcę jasno powiedzieć, bo się robi jakiegoś diabła z ministra Ziobry. No oczywiście tutaj ma za uszami bardzo dużo, ale no, prezydenckie ustawy przegłosowane przez cały obóz Zjednoczonej Prawicy. PiS odpowiada za to, co się wydarzyło z wymiarem sprawiedliwości. Oni za tym głosowali i również premier Morawiecki. Oni wygodnie chcą rzucić... Ale teraz, gdyby Prawo i Sprawiedliwość chciało rozmawiać z wami o konkretnym kształcie tych propozycji... Jest parlament, są komisje. Wstępnie jesteście na takie, jesteście otwarci. Zawsze będziemy za praworządnością, tak jest. Panie przewodniczący, zmieniła się władza w porozumieniu. Do niedawna partii współtworzącej Zjednoczoną Prawicę nie jest już Jarosław Gowin na czele porozumienia, ale Magdalena Sroka. Czy takie porozumienie mogłoby pod skrzydła opozycji zostać przyjęte i zaproszone na listy wyborcze? Bardzo trudno jest mi to ocenić. Nie sądzę, żeby tu problem był tylko i wyłącznie w personaliach. To jest problem w tym, że no, chyba w ta partia... Nie był problem. No, ale w tym, że ta partia została przez Jarosława Kaczyńskiego kompletnie rozbita na kilka ugrupowań. Mamy pana Bielana, pana Bortniczuka, tak pana Ociepę. Więc... Przy całym szacunku do poszczególnych osób, pracowałem z Jarosławem Gowinem w rządzie, nigdy nie mówię o nim źle. Panią Srokę, no, nie znam jej w ogóle, ale nie mam nic złego o niej do powiedzenia. Nie ma tu siły politycznej do tego, żeby to miało jakieś większe znaczenie. A mówił to Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za rozmowę. Życzę dobrego dnia państwu, również udanego dnia, do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy.